Jeszcze jakiś suchar trzeba na dobry początek. Na razie bym odrzucił to. Odrzucasz suchary? Nie, sucharem to jest ten samochód po prostu. Ale Q&A na jego temat później. Dobrze. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dzisiaj jedziemy Lexusem NX, ale nie będziemy o nim teraz opowiadać, ponieważ będziemy opowiadać o tym, co u nas się wydarzyło w kwietniu. A co u nas się wydarzyło w kwietniu, mój drogi? Łopanie. Łopanie. To znaczy... Ty masz chronologicznie to rozpisane, więc... Tak, to znaczy przede będziesz wszystkim... się posiłkować, a ja będę się wtrącał. Się wtrącaj. Przede wszystkim w tym miesiącu nagraliśmy tylko 4 testy, bo były święta i tak dalej. Zaczynaliśmy w zimę, bo 1 kwietnia zasypało Warszawę, a kończymy prawie latem, bo jest ciepło i majówka zapowiada się też ciepła i słoneczna. I jeździliśmy wtedy, o ile pamiętam... tym samochodem takim białym. No tak, białym. I jak on się nazywał, ten samochód biały? No więc, proszę Państwa, tak to wygląda w praktyce. Jak Suzuki coś. Sam jesteś Suzuki, Mitsubishi Eclipse Cross. O, ten! Właśnie. No właśnie, tak to wygląda w praktyce i jak nas się pytacie, na przykład pod testem, który miał, nie wiem, 3 lata temu był opublikowany. Jak on jeździł i co sądzisz o silniku w porównaniu z Nissanem Qashqaiem z 2018 roku? Jezus Mario, ludzie, to dobrze, że my w ogóle pamiętamy, że jeździliśmy jakimś samochodem, bo to nie jest, i podkreślam, to nie jest to, że jesteśmy tak rozpaskudzeni, co też już parę razy ktoś tylko nas są napisał samochody, w komentarzach. Które są mniej... interesujące, mniej angażujące i często jest tak, że to, co mieliśmy do powiedzenia na temat tego samochodu, zostało powiedziane w teście i nie mamy nic więcej do dodania, szczególnie jeśli są to pytania otwarte. Jeśli są to pytania bardziej konkretne, to wtedy jesteśmy w stanie odświeżyć pamięć i... coś nam powiedzieć, ale... I też pamiętajcie, proszę, my jeździmy jakimiś 50, 60 samochodami rocznie, więc... zapamiętanie tego po prostu przekracza ludzkie możliwości. Szczególnie, kiedy niektóre samochody są mniej interesujące niż inne, z całym szacunkiem dla Mitsubishi, bo ten ich napęd który w Outlanderze wprowadzili parę już dobrych lat temu, jest sam w sobie ciekawy, po prostu opakowanie jest takie, jakie jest. Dobrze, więc pojechaliśmy wtedy do China Hotpot. A tak? Nawet ja pamiętam, gdzie byliśmy i było pyszne. Tam jest taki stół... z grillem. Który, tak, stół ma grilla, gazowego oczywiście. Bo oczywiście możesz też sobie wziąć hotpot, czyli takie wiaderko... Zupę taką. Zupę i tam zupę sobie, w stole. Tak, zupę w stole i tam sobie maczasz różne rzeczy. To, jest, o, to też my, jest przepyszne. Tak, my mamy w Polsce, jak się pójdzie do restauracji takiej raz na ludowo, to się dostaje zupę w chlebie. A tam idziesz i dostajesz stół w zupę, znaczy zupę w... Zupę w stole, tak. W sensie jest stół, po środku jest taki garf puszczony w dziurę w stole. Co to za dziurawy stół w ogóle? Co za... jakiś lokali chodzą. W każdym razie, tam ci zalewają tę zupę i tam sobie wrzucasz różne rzeczy, które zebrałeś ze stolika. Nie, no, wiesz, no tam dostajesz mięsko, seafoody, jakieś tam pierożki można sobie... I można sobie to albo ugotować, albo ugrillować, jeżeli weźmiesz stół z grillem. I stół z grillem jest tylko na zewnątrz, co 1 kwietnia okazało się... Jak padał się... śnieg, było dziwne, ale okej, okay, nie, spoko. Spokojnie, jak nam podłączyli te wszystkie podgrzewacze, to tam się aż za ciepło zrobiło. No i grill też grzeje. I grill, po którym nie trzeba sprzątać. Najlepiej. To jest coś. Dobrze. Oprócz tego w kwietniu wymieniliśmy opony na letnie w obu samochodach, w tym w Miniaku. Znaczy w Maździe wymieniliśmy tak wcześnie, że generalnie że chodziłem wpadł. Bokiem na każdym zakręcie. Ale było fajnie. A w Miniaku Marek kupił najbardziej agresywne ateki, jakie był w stanie znaleźć. Do tego rozmiaru kół, tak. Ciekawe, o ile wzrośnie zużycie paliwa. Nie jest o wiele głośniejszy. To znaczy jest głośniejszy w tym takim zakresie miejskim, ale jak się wyjedzie w trasę, to jest tak samo głośnym. Ja mówiłam o zużyciu paliwa. Następne pytanie. Okej. Wracając do restauracji, to w tym miesiącu rzeczywiście sporo żeśmy do nich chodzili. Zaczęliśmy 1 kwietnia i już tak poszło z górki. My lubimy jeść. Dlatego wyglądamy tak seksownie. Byliśmy na wyjątkowym sushi, to w dwóch miejscach, ale byliśmy też na świetnym indyjskim u Aliny i Ashwina. To jest w Warszawie na Płockiej, nazywa się Coconut Restaurant i polecamy to absolutnie każdemu, bo są i dania z mięsem, i bez mięsa, i z kurczakiem, i z baraniną. Tak, tylko nie ma butter chicken.
Co to jest za hinduska restauracja, która nie ma butter chicken? Jesteś simpletonem, jeśli chodzi o twoją potrzebę kuchni indyjskiej, ale jak ci podstawić briani i wszystkie inne rzeczy pyszne? Masala dosa? Masala dosa była epicka. No właśnie. Weźcie sobie ghee pudi masala dosa, tylko ostrożnie. Dobrze jest mieć jakąś tolerancję na ostre, bo kuchnia indyjska taka prawdziwa, taka wiecie, autentyczna, jednak wymaga jakiejś tolerancji, bo nie wszystko jest w sosie... Słodko-kwaśnym. Nie wszystko jest w sosie maślano-pomidorowym albo w sosie korma, więc to trzeba wziąć pod uwagę. A w ogóle to byliśmy tam przecież z pamiętnikiem polskiego konsumenta i jego dziewczyną. Pamiętnik polskiego konsumenta nazywa się Kuba. Jest przemiłym człowiekiem. Znamy się z nim gdzieś tam pomiędzy branżami. I polecamy przede wszystkim jego profil na Facebooku, gdzie nawet ty zrobiłeś featuring z zapiekaną. Z zapiekanką, tak. Zresztą zaraz będziemy przejeżdżali obok zapiekanki, tylko dziś nie mamy niestety na nią czasu. Nie, poza tym trochę za wcześnie. Trochę za wcześnie. Nie wiem, czy już zapiekanka jest otwarta. W każdym razie w Nowym Dworze Mazowieckim zapieksy są naprawdę spoko. Znajdziecie na... Linkuję wam do pamiętnika polskiego konsumenta, gdzie o tym przeczytacie, a w ogóle to pamiętnik nabył, znaczy Kuba, nabył ostatnio, co on kupił? Nissana Sunny? Nissana Sunny takiego tam z lat 80. Się nim udać w turę po Polsce. Po Wielkopolsce, gdzie są gościńce wielkopolskie. Ach. Oraz, o ile mi dobrze wiadomo, ma też siódemkę V12, tą taką też z lat tam 80-tych, 90-tych. Taką, o którą chodzi w życiu. 80-tych, tak. To była przed tymi udziwnieniami. Okej, wursty omówiliśmy, to teraz przejdźmy do sushi, bo bardzo lubimy sushi, w ogóle bardzo lubimy kuchnię japońską. Ale kurczę, jakie ładne nawiązanie zrobiłaś, po prostu jakbym czytał ten motocykl albo jakiś inny jednoślad. Bo tam były kiedyś takie reklamy, wiesz, czy wolisz wurst, znaczy motocykle BMW, czy wolisz sushi, jakieś tam katany i inne cholera wie co. W każdym razie, no... Znaczy, wiesz co, no w tym zakresie to wolę wurst. Ale okej, wróćmy do sushi, bo w ogóle ciągle to sushi omawiamy, bo w zeszłym miesiącu byliśmy na otwarciu Sushi Jagliwice, a w tym miesiącu też trochę wyjazdowo, bo... Znaczy najpierw poszliśmy do Mugi z naszym sąsiadem i ziomeczkiem, Marcinem, który ma Yatta Ramen i to też polecamy. Jak lubicie ramen, to też idźcie na ramen. Będzie, kurczę, wiesz co, to się powinien nazywać kanał Ania i Marek jedzą, a nie jadą. Jadą, jedzą, to wiesz, to może taka oboczność językowa. I w tym Mugi, pamiętasz, jak zamówiliśmy generalnie całe sushi, które było, bo to jest tylko weekendowo tam się pojawia i jedliśmy sushi z shirako, czyli mleczem, czyli spermą ryby. Bardzo dobra. Przepraszam panowie, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, jak to w drugą stronę i tak dalej. Nie, to zupełnie nie tak. A. Przepraszam cię, mój drogi. Ale to smakowało jak taka rybna wątróbka. W każdym razie, prosimy nie wklejać emotek z żygiem, bo kochani, najpierw, a kawior to jecie, a flaki, a kaszankę. Poza tym, zanim się wyrazi opinię na temat czegoś, na przykład jedzenia, to dobrze jest tego jedzenia tak zraz spróbować, bo nagle się może okazać, że to wcale nie jest bardzo złe. Bertyn mówił w teście, jak nie jeździliście Lexusem, to nie piszcie mi w komentarzach, że jest do dupy, bo jest perfekcyjny. Polecam się przejechać. W każdym razie... Bertynem? Lexusem. W każdym razie kontynuujmy. Tam... Zjedliśmy sushi jedno i potem pojechaliśmy po sushi drugie nad morze, bo jak wiadomo, polskie morze słynie z sushi. Nie no, jest w Gdyni Umiko Sushi, które bardzo polecamy. Byliśmy już tam kiedyś na ramenie i ramen też tam mają bardzo dobry, ale tym razem... Teraz podwójnie dobry, bo od naszego ziomeczka biorą ramen, w sensie makaron. Tak, biorą prawdziwy, ręcznie robiony makaron do ramenu, więc teraz jest tam jeszcze wyższy... Jak ktoś wyższy... jest kulturoznawcą, to robi dobry ramen po prostu. Nie, Marcin jest psychologiem, nie kulturoznawczym. Nie, socjologiem. Socjologiem, czyli socjologiem. Na kulturze to się nie zna. Nie no, na kulturze zna się wyśmienicie. Ale na ramenie jeszcze tak, lepiej. Tak, pamiętam jak do twojego ziomeczka, ja mówię, fajno, masz tu restaurację, kupię ten lokal. Okej, dobra, może to nie siadło za dobrze, zwłaszcza, że to było ich pierwsze spotkanie. Może to było, chciał go wziąć socjologicznie, a nie kulturalnie.
Może tak. Opowiadajmy o tym Umiko Sushi, bo tak, to było wyjątkowe, dlatego że po pierwsze ja tam wcześniej oczywiście napisałam i poprosiłam o rezerwację i powiedziałam, że chciałabym omakase. Nie będę robiła całego wykładu z japońskiego, ale omakase to jest... oddaję wybór Tobie. Mniej więcej tyle to znaczy. I jak mówisz to do Japończyka, to jeszcze dobrze jest na końcu dodać kudesai, czyli poproszę. Tak w bardzo dużym uproszczeniu. Jeżeli ogląda to ktoś po japonistyce albo jakimś lepszym kursie japońskiego, to bardzo proszę nie prostować, bo to celowo wygładziłam to i wyprostowałam tak, jak się dało. Tak, tak. W innym odcinku będzie mówiła, jak się nazywa ta wersja wyposażenia samochodu i dlaczego to się mówi tak, jak się nie mówi. A motynasi? No, właśnie. Dobrze. W Umiko Sushi naszym Itamae, czyli sushi szefem, bo to się nazywa Itamae, był Marcin Konkiel, właściciel lokalu i naprawdę jego wiedza na temat sushi, sposobu przyrządzania, sezonowania ryb, bo pamiętajmy, że sushi nie musi być z takiej ultra surowej, teraz złowionej jeszcze trochę flapie ogonem no ryby. Bo gdzie ci wezmę takiego Lucjana purpurowego albo tuńczyka w Polsce, takiego świeżego? No nie, no takiego tuńczyka to nie. I jedliśmy parę wariantów tuńczyka, w tym był ten tuńczyk z foie gras, bo dostaliśmy otoro na końcu z takim lekko... Było to czy tak, one wszystkie były bardzo ciekawe. Mnie smakowały te, przyznam szczerze, te, myślę, tańsze, prostsze, bardziej dostępne białe ryby. No tak, no tam była seriola, okoń morski. Natomiast pozostałe były również bardzo ciekawe. Natomiast poza tym, że ciekawe, nie jestem w stanie lepiej tego ująć. Ale też jedliśmy wołowinę wagyu, bo jedno nigiri, było, które dostaliśmy, bo właśnie, bo wszystko jedliśmy w formie nigiri, nie w formie rolek, bo to jest ta taka bardziej wytworna forma podawania, no i taka trochę bardziej klasyczna. Oraz w którymś momencie dostaliśmy jeszcze fujitsu zrobione z wasabi. W Polsce jest farma wasabi, okazuje się. Jedna chyba, nie wiem, czy to nie jest jedyna w kontynentalnej Europie, bo jest ponoć druga w UK-u gdzieś. Druga gdzieś w UK-u a i chyba tylko, coś że, tam na tylko, że nasi, tylko, że nasi, jak tylko im się dało trochę zielska, to natychmiast zrobili z tego wódę. Znaczy, okej, okay, no dobra, rżymy z tego, ale nie, to nie jest tak, że tylko oni robią z tego wódę, ale w Polsce tylko oni. No i jest tak to, jak jest ja to... nie piję wódki w ogóle, bo ja nie lubię ani wódki, ani piwa. Ja w zasadzie piję wino albo wodę, albo herbatę. Natomiast tam po pierwsze piliśmy piwo, w tym piwo w kolorze niebieskim. Które smakowało jak wino. Tak. Po drugie było też zielone, bardzo fajne piwo. Nie takie jaskrawo zielone tam zrobione na Świętego Patryka, tylko zupełnie inne. Ale ta wódka z wasabi... O, jaki ładny pudelek. O Jezu, jaki piękny jestem. To było coś wyjątkowego, dlatego że na początku jak Julia, która też tam pracuje i bardzo ją pozdrawiamy, Julia podała nam do powąchania butelkę. No co? W butelce to nie robi takiego wrażenia, natomiast jak się wyleje do szklanki takiej jak do whisky, czyli takiej szerokiej... No właśnie, bo to wtedy tę wódkę podaje się w szerokiej szklance, a nie w takiej stopce, czy szocie, czy tak, czymkolwiek. I wtedy w tej szerokiej szklance ten bukiet się cały rozwija. I to jak się rozwija? Słuchajcie, okej. Okay. To nie jest tak, że namawiamy do picia alkoholu, ale to jest bardzo do ciekawe do spróbowania tego alkoholu. Okej, okay, zapiekanki są już otwarte w razie czego, jest godzina 10. No to dobrze wiedzieć, to w takim razie 10, czas na zapiekankę. Ale żeby nie było tak, że tylko sobie tak jeździmy i nic nie robimy, to trasa do Gdyni, czy do Trójmiasta, była bardzo ważna dla nas z punktu widzenia zawodowego, ponieważ pojechaliśmy tam joggerem. Mamy dużo przemyśleń. Więcej o joggerze w Q&A-u i w teście. Tak. I w Gdyni zostaliśmy krócej niż żeśmy planowali, bo miało lać i wiać. W związku z tym była pogoda jak drut. Pogoda była przez cały tydzień jak drut. Moja matka po prostu robiła takie trasy po całym wybrzeżu w tej wewte, że myślę, że powinna mi była zostawić mój zegarek, to bym, wiesz, rekord pobiła. Natomiast bardzo chętnie posłuchamy, co jeszcze byście nam polecili w Trójmieście, bo było już parę polecajek, jak publikowałam na Instagramie, na storiesach, gdzie jesteśmy i co robimy, to dostałam kilka, bardzo za nie dziękuję. Następnym razem idziemy do tego Morza Piwa, bo jest tuż przy tak, naszym hotelu, ale chciałabym zobaczyć więcej, więc lokalesi i ludzie, którzy dobrze znają Trójmiasto, dawajcie znać. A teraz przenosimy się, w zasadzie utrzymamy się w klimatach japońskich, bo wczoraj byliśmy w Nobu.
byliśmy w Nobu na BMW, więc okej, jestem pewien, że cokolwiek zostało podane w ramach tych takich finger foods nie jest w żaden sposób reprezentatywne dla Nobu i tam sobie pójdziemy osobno, żeby powiedzieć wam jak jest. Natomiast samo BMW serii 7, wreszcie ja mogę coś powiedzieć, jest okej, na pewno jest dziwne i widziałem już może memów i tego, co wydaje wam się na temat tego samochodu pod każdym zdjęciem tego samochodu, bo już i publikowali Grzesio Ciźla i motodoradca i generalnie wszyscy mówią, gówno, kiedy byłem. No Grzesia widzieliśmy też wczoraj. Tak, Grzesia widzieliśmy i Grzesio działał bardzo dobrze, bo ja mówiłem, hej Grzesio, włącz mi masaż i on mi tam, wiesz, stymulował moje lędźwia, Grzesio. W sensie włączał, bo tu nie jest... Nie wypada nie polecić. Bo z tyłu na kanapie tu jest taki mini tablecik, teraz jest tu. Zamiast tablecika, który jest, przepraszam, że zdrabniam jak Łukasz w karoserii, zamiast tabletu, mówmy jak dorośli ludzie, który jest tu na podłokietniku, to oni teraz zrobili dwa tablety, które są po bokach, żeby każdy mógł się tam nimi bawić. A oprócz tego zrobili jeszcze wysuwany z tyłu ekran, żeby można było oglądać. No to znaczy, powiem ci szczerze, ekran zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo to kurczę, się jest, bo jest duży. Większy, bo jest większy niż ekran, który mamy w domu. No, oglądamy na 13-calowym laptopie, więc... Marek, no bo nie mamy ekranu w domu, mamy dwa małe laptopy. No właśnie, a to jest zdecydowanie większe. 31 cali, o ile pamiętam. I będzie to działało ze wszystkimi, czy z większością wiodących to znaczy, będzie działało serwisów streamingowych. Z Amazonem, z HBO i z Netflixem. Więc jeżeli wasz bąbelek najbardziej na świecie lubi cokolwiek tam sobie ogląda na jednym z tych trzech, nie wiem, Paw Patrol albo... Cokolwiek wiem, innego? Pana Gąbkę, SpongeBoba. To będzie miał. To będzie miał. A jeżeli wy lubicie na przykład oglądać... Billions na przykład. Billions. To też możecie sobie wtedy oglądać. Billions jest swoją drogą dobrym serialem, aczkolwiek mam wrażenie, że dobór samochodów jest tam czasem kuriozalny. No jest. Okej. O tym, jak wygląda dobór samochodów w serialach, zrobimy kiedyś odcinek, bo też mamy jeszcze, przemyślenia. Tak, jeszcze musimy zebrać parę tych samochodów. Tak, jeszcze musimy zebrać parę samochodów, bo ostatnio oglądaliśmy głównie seriale, które nie dotyczą samochodów w żadnym stopniu. Okej, ale jedziemy Lexusem, ale Lexus nie jest aż takim newsem. Newsem jest to, że właśnie wracamy z prezentacji Subaru Solterra, które albo już się pojawiło na kanale, albo zaraz się pojawi na kanale. I będziemy je mieli na dłużej. Tak, za spoiler alert, czas. To nie jest jedyne Subaru, jakie będziemy mieli. Będziemy mieli dwa Subaru na razie, a może i trzy kiedyś w przyszłości, bo generalnie Subaru otworzyło się wreszcie na Warszawę, więc nie musimy tam zasuwać do Krakowa, żeby odebrać samochód, tylko rzeczywiście będzie można w Warszawie się po nie po prostu pojechać. Zjawiać. Po prostu logistyka z wyjazdem do Krakowa po to, żeby odebrać Subaru, przekraczała nasze możliwości. Teraz jest łatwiej, lepiej i tak dalej. Subaru Solterra, link raczej poniżej, bo to się emituje chyba parę dni później. To chyba będzie tak, to będzie później, bo tę Solterra bym wypuściła wcześniej. No i tyle. Nagramy jeszcze Lexusa, skoro już tak jeździmy, ale to w następnym odcinku, który obejrzycie... Kiedyś tam indziej. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.